Piotr Żukowski zrealizował swój film dokumentalny pod tytułem Szczęście. Była to historia jeleniogórskiego Pucyluta, któremu spełniły się marzenia. Zobaczysz, czy mam 7? Chyba 70. No jest 7. Dwie białe, dwie żółte, czarna, czerwona i niebieska. Jak w Matrixie. Gdzie? Nieważne. Na pewno twoje? Zapomnieli o mnie. Zawsze mi rano przynosili. A ty dzisiaj nie w szkole? Jakoś nie. Co jeszcze? Dziadek! Prądu nie ma. Zawsze tak o tej porze? Nie wiem. Przeważnie siedzę u siebie. A może to przez tę budowę naprzeciwko? Jaką budowę? Przecież kolejną galerię stawiają. Nic nie wiesz? Nie. Mama tam pracuje. Nie wiem, nie rozmawiam z nią. Dlaczego? Nie możemy znaleźć wspólnego języka. A dlaczego? I gdzie się to teraz popnęły? Spadaj stąd! A z ojcem? Z tatusiem? Prosiłem o fiolet wchodzący w purpurę, nie purpurę wchodzącą w fiolet! Kurka, no! No tak. Zawsze wolał laleczki niż samochodziki. To dla mnie? Skąd mam wiedzieć? A, diabetycy mogą? Czekolada jest dla wszystkich, nieważne ile masz lat. Przeczytaj mi. Miazga kakaowa, cukier, kakao w proszku, tłuszcz kakaowy, śladowe ilości orzechów. To co to jest? To jest prawie jak Snickers, dziadku.
I tak cały czas na tym komputerze siedzisz? Nie na komputerze, tylko w komputerze jak już. Jakbyś chciał wiedzieć, to w internecie. A co tam pokazuje? O, kto tu na tych zdjęciach? Oj, dziadek, no taki portal, nasza paczka, wiesz. Tam możesz szukać swoich znajomych, dodajesz zdjęcia z wakacji, no takie tam. A ilu tam tych znajomych jest? No, z 12 milionów na razie. Aż tyle? Może chcesz kogoś poszukać? Nie. Jak gdzie ja? Nie, to nie dla mnie. No ale to proste, no. Wpisujesz imię, nazwisko, klikasz, no i już. Nie. Ja już nikogo nie szukam. No dobra. A może Gienek jest? I jaki Gienek, dziadku? No jak mu tam... No wprowadzili się tu po wojnie. Taki ryżawy. O, no, ale nazwisko, dziadku. Nazwisko. Golik chyba. No to czekaj. Nie ma. Nie ma. A Kazik Bucek? Też nie ma. Wiesz co, dziadek? Ci twoi znajomi to już chyba raczej na nasza krypta. Co? Zobaczysz. Popatrz. Tu masz wszystkich, którzy zmarli. Mhm. I ludzie im zakładają profile ku pamięci. Golik, tak? Tak. O, no i masz. W 97 zmarł. O, to zobaczymy w jego znajomych, może znajdziemy tego... Kazika, no właśnie. O, to musi się wczytać. Herbata? Gdzie? Herbaty chcesz? A, z chęcią. To prawie jak książka.